księdza Bielskiego nie nauczono rozpoznawać zapachu prawdy i fałszu. Nauczono go tylko, jak interes własny jest. I wokół siebie ma sobie podobnym. Tylko patrz, wśród sobie podobnych ma ciebie i mnie. Pani ma coś przeciwko księdzu będąca w kościele? Ma. I w kościele jest. Jeśli to nie choroba psychiczna, to choroba duszy. Do księdza pójdę na mszę, komunię świętą od księdza przyjmę, ale już się nie dam podwieźć, nie wejdę do toalety, na BP pójdę. Innych jeszcze będę ciągnąć, na innych się złościć. Ma pani coś przeciwko księdzu Michałowi? Ma! To czym się ksiądz Bielski różni od pani? Może pani by mnie nie tłukła pałką po głowie, inaczej, nie tłukła pani, ale nie przyjmuje słowa. To czym się ksiądz Bielski różni od pani? A czym się różni od innych wiernych? Tabaków, taciaków, takich, owakich. Które moje słowo przyjęte? Nie jakieś o gwiazdach, o wilku, o Panu Bogu, o ludziach, ad genere, tylko konkretnie do ciebie, o tobie, z którym się zgodziłeś, a moją matkę co odróżnia od Bielskiego? Nie przyjmuję słowa, które nie mówię przy kawie, na spacerze gdzieś, mówię stąd. Co różni księdza Bielskiego od ciebie, od was? Pana, który nie patrząc, że ksiądz idzie do mszy, za 5:06 jest, podaje mi kartkę dotyczącą księdza Bielskiego. Nie to, tylko to. A ja mam iść do mszy. Jeśli jest tak jak szanownej pani, spełnić potrzebę religijną, do kaplicy przyjść, intencje zamówione, to przyjdę. Ale odniesienie do słowa, do osoby i obecność. Obecność nie fizyczna, nie zewnętrzna, tylko jestem z księdzem. Wierzę tak jak ksiądz. Chcę kochać Boga. Więcej jak ksiądz. Co tam ksiądz? Świętym chcę być. Ja się dzisiaj dzielę z czcigodnymi wiernymi myślami. Po co wy tam, jeśli ktoś się wybiera do sądu, chcecie iść? Czy to dobre, aby jest? Dla księdza Jacka Bielskiego, żeby się nawrócił. O Soborze Watykańskim nie wie nic. Sprawa Kościoła, jak jest, go nie przejmuje. Dusz go nie przejmuje. Franciszka za Bożka, na Jana Pawła za Bożka, na formacja salezjańska. Śmiechu warta. Chciałbym się mówić tak jak ksiądz Edward Mazur. Kiedyś było tam z Chocianowa, jest we Wrocławiu. Z nim były nasze szkoły zawodowe. Seminaria. Wypruwające z nas sumienie i rozum. Wychodzi na to. I Bielski to jest taki twór, rozumiesz? Tak jakbyś kupił wszystko. Do ciasta, jajko, cukier, mąka, pomieszał to wszystko, wsadzasz do pieca, a tam wychodzi śmierdzący zakalec. Bo jajko z Bóg, bo mąka z wołkiem mączanym, bo masło zjełczałe. Bielski to jest taki twór od swojej rodziny i zgromadzenia salezjańskiego. Taki salezjański miod, mający za sobą Bożki, Jana Pawła, Franciszka i innych, tak naprawdę siebie, tylko że obok sami tacy jak on. A jednym się wyróżnia, być może, rzeczywiście wierzy w to, co robi w imię wiary posoborowej. Różni go co od ciebie? Różni od mojej matki, która mówi, że nigdy wiary nie zdradziła?
posoborowej, no to Bielski też nie, nie zdradza. Do dziś. Jego za syna powinnaś mieć. Maria Woźnicka. Usprawiedliwiasz zło, on to robi. Usprawiedliwiasz złych, takim jest. Jego za syna trzeba mieć. Jeżeli komu do sądu iść, to tobie. Rzucić się Bielskiemu na ręce i podziękować. Za co? Że mi miłość do kłamstwa posoborowia wybił pałką z głowy na dobre, Boże, do śmierci, na zawsze, daj Boże. Mam wdzięczność wobec tego człowieka. Oczywiście on tego nie chciał. Ale przynajmniej pokazał się jednoznaczny. Jest zły, brnie w zło, z jednego w drugie, konsekwentnie, większe, 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 większe. Jest konsekwentny w złu. Muszę do sądu iść? A wy musicie do sądu iść? Pani już się uśmiecha. To po co by szła? Tabaki się wyautowują bez niczego z sądu, bo nie lubią tam chodzić. A wy jak? Proszę was o post, żeby ten człowiek się nawrócił. Tylko o to mi idzie, nic innego. Ale żeby stawać w sądzie, staje się wobec jakiejś rzeczywistości ludzkiej. I ta ludzka rzeczywistość pierwsza jest, to jest mój brat, rozumiesz? Nie wybierałem go sobie. Tak jak się nie wybiera rodzeństwa, że mi matka dała brata bliźniaka, o którym dzisiaj mówi, że się zastanawia, czy on chory nie jest. A brat mówi, że nie. W rzeczywistości duchowej nie wybierałem go sobie. Przyszedłem do zgromadzenia salezjańskiego. Jestem w nim dłużej niż on. Ale fakt soboru i posoborowia sprawia, że co 5 lat, co 10 lat, co 10 lat nowa formacja księży to nowy miod. Jaki miod? Nie katolickich kapłanów. Za sprawą protestantyzacji wiary. Wierzę, jak mi się podoba. W coś tam wierzy. Bielski w coś wierzy. Ale wizerunek Pana Jezusa u siebie w celi ma. I nie pluje Bielski na Pana Jezusa. Jakiegoś tam Boga w swoim sercu ma. Wyznaję, że to Bóg Jezusa Chrystusa, Bóg w Trójcy Jedyna, to jest mój Bóg. Jeśli byśmy wierzyli w tego samego Boga, jak mógł zrobić rzeczy, które zrobił. Jak mógł je zrobić i do dzisiaj nie przyjść do mnie i nie przepraszać. Jak mógł do was nie przyjść i nie uznać swojej winy, grzechu. Tylko robić to, co robi. Brnąć z grzechu w grzech, z kłamstwa w kłamstwo. Okłamuje siebie, okłamuje huczkę, okłamuje adwokata, wzajemnie siebie okłamują. Gierki prowadzą. On może o huczce nie wiedzieć wszystko, huczką mu nie powie wszystkiego. Do kogo dzwonił, kto miał przyjeżdżać w czwartek, 7 kwietnia 2011, kiedy huczko do krwi pobił pana Wejścia. 22. Pobił do krwi kluczami kościelnymi pana ministranta, zobaczył pana ministranta we krwi i zaraz wziął za telefon, o ku, swoim językiem, nie wytrzymałem, przywaliłem mu, niech pan przyjeżdża i mnie zabierze. Do kogo dzwonił? Do więzienia, do oficera prowadzącego, do komendanta głównego policji, do kogo dzwonił?
Szymczak o tym wie, do kogo, Bielski o tym wie, wiedzą, kogo trzymają w domu, powiedział im, czyściciel kamienic Huczko. Po co nam tam iść? Słuchać kłamstw przed sędzią, przed prokuratorem? Słuchać kłamstw, jakby Bielski nie przyszedł pana mecenasa Skiby? Jedno wiem, to jest mój brat, zakonny brat. Znaczy więcej niż brat ze krwi. Winien mi być bliższy niż mój brat Paweł Woźnicki. I na pewien sposób jest. Mogłaby matka być hinduską i do klanu przynależeć. Taką ma moralność. Klanową. A mieni się jako chrześcijanka, katoliczka. Ma wiarę kastową. Bogu dzięki z rodziny nie byli w partii, pierwsi sekretarze, bo może by ich do dziś usprawiedliwiała, że musieli być.